Panie trenerze, koniec sezonu to jest zawsze taki bardzo dobry czas na podsumowanie tego, co wydarzyło się w minionym okresie. Dla Pana, dla wszystkich kibiców, całego sztabu szkoleniowego chyba najważniejsze jest to, że udało się zrealizować ten cel, jaki został postawiony przed przyjściem Pana, czyli utrzymanie w PKO Bank Polski Ekstraklasie. No tak, zdecydowanie. Pierwsze to był ten cel właśnie krótkoterminowy, bardzo ważny i to był właściwie jako podstawa utrzymać się w Ekstraklasie, bo wiadomo, już jesienią, w jak trudnej sytuacji było Zagłębie Lubin. KGHM Zagłębie Lubin i myślę, że świetnie stało się, że udało się go zrealizować. Mówiłem już na pierwszych konferencjach, że będą turbulencje, ale najważniejsze, że cel został zrealizowany. Wyjątkowo trudny, bo nigdy się nie zdarzyło wcześniej, no może w ostatnich latach. I pewnie w następnych się nie wydarzy, że trzy drużyny będą spadać z Ekstraklasy. Także to było bardzo trudne zadanie, co widzieliśmy i jak ostra i zacięta walka toczyła się o utrzymanie. Wspomina Pan właśnie o tych turbulencjach, o których Pan już mówił na pierwszej konferencji. Wspomina Pan również o tym, że z PKO Bank Polski Ekstraklasy w tym sezonie spadały trzy zespoły, ale ja chciałbym zapytać Pana, czy tak na chłodno już potrafi Pan znaleźć taki moment, żeby przybliżyć kibicom to, czy znajduje Pan taki moment sezonu, gdzie jednak to utrzymanie i ten ligowy byt można było zachować już troszeczkę wcześniej? Ja może tak porządkując, przychodząc tutaj do Zagłębia, no przychodziłem jak do siebie do domu. Wiedziałem, że znają mnie tu ludzie, ja też znam. I wydawało mi się, że wszystko będzie łatwe i prostsze i że wszystko się poukłada szybciej. No okazało się, że jednak te trudności są dużo większe, że wyniknęły takie problemy, których się nie spodziewałem. I to też było dla mnie takim dużym wyzwaniem. Muszę przyznać, widziałem, że świetnie przepracowaliśmy okres przygotowawczy, dobrze to wyglądało w sparingach i nawet mimo porażki w tych pierwszych meczach bardzo dobrze graliśmy z Legią Warszawa, gdzie dominowaliśmy, czy z Pogonią Szczecin, ale to też było deprymujące takie i wpływało też na postawę zawodników, bo rodziła się taka frustracja, że co jest, gramy dobrze, nie punktujemy. I dotknęliśmy takiego problemu, co zresztą większość tych drużyn, które walczyły o utrzymanie, że jednak ta presja związana z walką o utrzymanie no, niektórych przerastała i widać było, jak to pęta nogi, jakim problemem jest granie, pokazywanie tego, co wytrenowaliśmy, tego, co zrobiliśmy. Ja wierzyłem w swoją pracę, wiedziałem, że ona się wcześniej czy później obroni, natomiast no, były trudne momenty i myślę, że nogi pracowały, płuca pracowały, natomiast takim problemem była głowa. Jednak no, dla niej w większości to była pierwszyzna, walka o takie cele. I tak jak już mówię, że większość drużyn z dołu tabeli miało takie problemy. I to było wyzwanie, to było prawdziwe wyzwanie dotrzeć do głów tych piłkarzy. Tyle rozmów, co odbyłem indywidualnych i zespołowych i pracowaliśmy nad tą sferą mentalną i ja sam i sztab i tutaj wspólnie z naszym psychologiem Pawłem Habratem. Także naprawdę nie poddawaliśmy się w tym, ale ciężko było się przebić przez tę ścianę i dotrzeć do głów piłkarzy. I wracając do pytania, ja myślę, że ten mecz z Lechią no pokazał, że mimo niekorzystnego wyniku, mimo dobrej gry, potrafiliśmy wrócić do gry. Wrócić do gry i przebiliśmy się, myślę, z tym komunikatem. Co było najtrudniejsze? Najtrudniejsze było właśnie przekonać piłkarzy, że potrafią, że ośmielić ich, namówić ich do odważnej gry. I myślę, że przełomem był ten mecz z Lechią, gdzie mimo, że paradoksalnie nie wygraliśmy go, to tam powiedziałem, że to był ten przełom. Jak wyszliśmy z tego, będziemy groźni dla największych, dla tych najlepszych, którymi nam się przyszło mierzyć na koniec zespołu. I sztuką było przekonać ich, i żeby uwierzyli w to. I myślę, że też ważnym momentem była taka odprawa też w hotelu w Radomiu, gdzie wiadomo, że nie mogłem być z drużyną w szatni przed meczem z Radomiakiem.
ale tam już się wiele, wiele zadziało. Myślę, że to nie było przeszkodą, bo świetnie nam się współpracowało tutaj w sztabie i ta łączność była i myślę, że to też był taki czynnik, że dobrze funkcjonowaliśmy. Nie złamaliśmy się mimo tych niepowodzeń i ten mecz z Lechią, ja powiedziałem, jeśli my już mamy za sobą ten próg, przełamanie, to nasze przełamanie i tak naprawdę my, powiedziałem zawodnikom przed Radomiakiem, że my będziemy w stanie rywalizować z Rakowem, z Lechem, a tym bardziej z Radomiakiem, który ma swoje problemy. No i życie pokazało, że świetnie zawodnicy zareagowali, zeszło z nich powietrze. Ten mecz z Radomiakiem był perfekcyjny i to nie jest tak, że Radomiak odpuścił czy zagrał słabiej. Po prostu my zagraliśmy świetnie, co potwierdziliśmy później w meczu z Rakowem, że jesteśmy w formie i jesteśmy groźni na najlepszych. A Radomiak też pokazał w meczu z Wisłą Kraków, że tam po prostu my byliśmy silni. Także że taka jest geneza i myślę, że tutaj to przełamanie nastąpiło właśnie w meczu z Lechią. Wspomina Pan o sferze mentalnej, o znaczeniu drużyny w kontekście utrzymania, w kontekście osiągnięcia naszego celu. Ja chciałbym zapytać Pana jednak, czy są jacyś zawodnicy, którzy zasłużyli na osobne wyróżnienie, którzy Pana zdaniem najlepiej prezentowali się w rundzie wiosennej? No, przychodząc tutaj była bardzo trudna też sytuacja kadrowa. Ze stoperów był tylko Lepczyński. Można powiedzieć, no i Sasza Balicz, który tam dojechał, ale traktowaliśmy go trochę jako lewego obrońcę, trochę jako stopera i dopiero z tych 4 tygodni przygotowań po tygodniu się udało zakontraktować, co nie jest łatwe w okienku zimowym, Ławniczaka, Kopacza i w późniejszym terminie, w trakcie przygotowań dochodzi Liszczeki czy Kanselor, Dieng i ja wiedziałem, że to są zawodnicy z określoną wartością, natomiast no, potrzebują czasu. My tego czasu nie mieliśmy. Wydaje się, że ja tutaj byłem 6 miesięcy. No nie jest prawdą, to są 4 miesiące. Z tego tak naprawdę wszystko się szybko dzieje i okazało się, że te problemy są przy takiej rewolucji, można powiedzieć w cudzysłowie kadrowej, przy takiej wymianie. Jest dużo młodych chłopaków, którzy się dopiero uczą. Oni byli niektórzy zaskoczeni tą sytuacją, że już trzeba grać takie mecze ciężkiego kalibru, ale zaimponowali mi zawodnicy, ci, którzy nawet odchodzą z klubu. Wiedzieliśmy, że odchodzą jak Krzyż, jak Poręba, Dominik Ładun, bo Kuba Wójcicki, który też każdy miał z nich do wypełnienia swoją rolę. Nie było łatwo, też borykaliśmy się z poważnymi kontuzjami. Doszedł Hinokio, który uległ groźnej kontuzji, Kuba Żubrowski. Wydawało nam się, że wzmocni nas za chwilę. Żywec i fatalna kontuzja. Pamiętajmy, że nie przygotował się z nami Starzyński i dopiero dochodził i na koniec okazało się, że jest siłą zespołu. Trochę doskwierałem brak przygotowań i dużo było takiego cierpienia, ale Patryk Krzyż, potrafiliśmy na tych liderach się oprzeć i końcówka tutaj Poręba, młodzi, którzy dostali swoje szanse, jak Bieszczad, jak Łakomy, jak Pieńko, no też odegrali swoją rolę. No, wszyscy stworzyliśmy naprawdę fajną drużynę, bo cała sztuka jest w tym wszystkim, żeby stworzyć drużynę z tej grupy w tak krótkim czasie. Bo ja wiedziałem, że to zapali, że ta praca, wykonujemy dobrą pracę. Też byłem zdziwiony, że to nie wychodzi w meczach, no ale taki jest sport nieprzewidywalny. Przekonała się o tym dobrze Wisła Kraków, która ma świetne indywidualności, bardzo dobrych zawodników. Zresztą kilku z nich też staraliśmy się. Ale mieć dobrych zawodników to jedno, a mieć drużynę to jest drugie. I to jest najtrudniejsze w zawodzie trenera, sztabu, żeby stworzyć z tego zlepku ludzi w krótkim czasie drużynę, która w tym samym momencie walczy, umiera za siebie. I to dotarcie do głów piłkarzy, stworzenie tej drużyny, no zajęło nam trochę czasu. Na szczęście zdążyliśmy i z tego się cieszę i ten cel został osiągnięty, ale było to naprawdę bardzo trudne. To tyle, jeśli chodzi o podsumowanie tego, co wydarzyło się w rundzie wiosennej. Ja chciałbym przejść już do tego, co przed nami. Piłkarze niebawem rozjadą się na zasłużone urlopy. Co, panie trenerze, przed nami? Kiedy ruszają przygotowania? Czy w planach mamy przeprowadzenie zgrupowania? Jak to przeważnie ma miejsce w Opalenicy? I czy mamy już zakontraktowanych sparring partnerów?
Wracając do pierwszego pytania o cele, no to ten cel krótkoterminowy, czyli utrzymanie, absolutna podstawa, został osiągnięty i kolejnym celem to jest odbudowanie marki Zagłębia, wrócenie do Zagłębia, które tutaj udało mi się zbudować w tym moim pierwszym pobycie. Jestem osobą ambitną i na pewno ci, co mnie znają, kibice, wiedzą, że jestem zawzięty, charakterny, nie zabraknie mi odwagi, żeby dopiąć swego. I naszym kolejnym celem to jest stworzenie silnego Zagłębia. Natomiast ja to rozumiem i trzeba to rozumieć, że to jest czas, że to jest proces, tak jak się wtedy tworzyło to wielkie Zagłębie. I budujące jest dla mnie to, że ta atmosfera, którą wytworzyliśmy razem z kibicami w tym ostatnim meczu, gdzie wszyscy czuli się rodziną, gdzie wszyscy życzyliśmy sobie dobrze i trzymaliśmy kciuki, i świetnie ułożył się ten ostatni mecz i nikt to inny, tylko no młody Polak Kacper Chodyna wziął na siebie tę odpowiedzialność. Wcześniej ją brali Szysz, Starzyński, potem Kacper i to sprawiło, że jest właśnie takie Zagłębie, byśmy chcieli oglądać. Ja zrobię wszystko, żeby wrócić do czasu tego świetności. Wiadomo, że to są takie plany wrócenia, ale jestem ambitnym trenerem i powrót do drużyny, która się będzie liczyła w kraju, która powalczy o europejskie puchary, bo dlaczego nie? Także czekają nas wiele, wiele pracy, wiele zmian, ale mówię, to jest proces. Na pewno wiele decyzji trudnych, selekcyjnych, bo ta selekcja się jeszcze nie skończyła. Dobra praca scoutingowa, wielu zawodników musi nas zasilić. Musimy też pamiętać, żeby wprowadzać fajnie młodych zawodników, bo mamy świetną akademię, natomiast mądrze wprowadzać i rozwijać tych młodych zawodników. Co do przygotowań, tak, mamy zaplanowane, już pożegnaliśmy kilku zawodników, bo trzeba było to zrobić. Myślę, że fajnie, że w dobrych relacjach rozstajemy się z tymi zawodnikami i pewnie jeszcze kilka takich rozstań będzie. Natomiast też trzeba przyznać, że czekaliśmy do ostatniego momentu, bo nic nie było pewne i to nie jest tak, że już jesteśmy przygotowani i dzisiaj będziemy podawać wszystkie nazwiska. Mamy swoje plany, spotkania mam praktycznie codziennie, scoutingowe z akademią. Rozmawiamy, wielu zawodników jest powołanych na kadry. Mamy w kadrze B, bym powiedział, U21 mamy trzech zawodników, bo mamy Poręba, Łakomy i Pieńko, który przeskoczył dwa roczniki, jest w kadrze U21. Także że obecnie na Mistrzostwach Europy mamy tak naszych reprezentantów, czyli Terlecki, i Masiak i Sławiński też byli z nami w Turcji, przygotowywali się z nami do sezonu. Także my plany mamy, zaczynamy 13, mamy zaklepany obóz w Opalenicy. Mamy ustalone konkretne terminy meczów, wiemy, ile chcemy zagrać w tych minut w tych meczach, mamy zaplanowane badania, także wszystko, cały okres przygotowawczy jest już od A do Z zaplanowany. Fajnie, że to się udało spiąć i naprawdę dopiero od meczu z Rakowem no, możemy zacząć oddychać i mówić o konkretach, o przejściu. Natomiast no, nie chcę teraz już mówić o... Mamy swój plan, będziemy go realizować, natomiast to się wszystko nie wydarzy tak szybko. Zobaczymy, na pewno będziemy z sensem i z takim, bym powiedział, zgodnie z naszą filozofią, pamiętając o Polakach, pamiętając o młodych zawodnikach, wzmacniać tę drużynę, uzupełniać ją, bo to czeka nas kolejna trochę taka rewolucja. Już pożegnaliśmy czterech zawodników i też mamy kilku zawodników na wypożyczeniach, jak Daniel, jak Chancellor. I wcześniej pożegnaliśmy też Baszkirow, Zajc, Żigulew. Także kilku zawodników kończą się kontrakty. To wszystko jest gdzieś tam, rozmawiamy, potrzeba czasu, ale swój plan mamy i na pewno nie zabraknie nam zapału, takiego zdecydowania w tym, żeby odbudować klub, markę Zagłębia Lubin. Wiemy, co chcemy zrobić i przede wszystkim wiemy, jak chcemy to zrobić. Na pewno mi determinacji, odwagi i takiego zdecydowania nie zabraknie. Cieszę się, że udało nam się przy pomocy też publiczności
bo jesteśmy pod wrażeniem tego, szczególnie ostatniego meczu. No, stworzyć tutaj prawdziwą twierdzę i grać, stworzyć drużynę, która będzie chciała umierać za Zagłębie, która będzie walczyć, której może zabraknąć umiejętności, ale nie zabraknie jej nigdy charakteru, bo tak grały moje drużyny i tak tutaj to widzę. Uszczupla nam się też sztab szkoleniowy, bo odchodzi trener Łukasz Smolarow, z którym współpracuję od 10 lat i też współtworzył moje sukcesy i sukcesy tutaj w Zagłębiu. Pomógł nam teraz jeszcze w utrzymaniu, ale chce iść swoją drogą i w bardzo dobrych relacjach się rozstajemy. Myślę, że też będzie tutaj mile wspominany. Pewnie przyjdzie nam się spotkać gdzieś tam po drugiej stronie, ale to będą na pewno sympatyczne spotkania. Także uzupełnimy pewnie jeszcze nasz sztab, bo potrzeba tutaj nam jeszcze kilka osób do tego, żeby to funkcjonować, ale będziemy to, no jesteśmy na to przygotowani. Będziemy rozmawiać z kandydatami. Na pewno będziemy tutaj na stałe szukać analityka i tą współpracę z Akademią dalej jeszcze zacieśniać. Także wszystko wiemy, potrzeba trochę czasu na pewno. Chcemy teraz odpocząć, zresetować się, bo ten odpoczynek jest dobry. Nie, ci, którzy byli kontuzjowani, mają mniej meczów, będą w drugiej drużynie dochodzić do siebie. Bardzo mi zależy na tym, żeby rezerwy zrobiły awans do drugiej ligi. Chcielibyśmy odnieść sukces również w tych juniorskich celiotkach. Ale mówię, ta druga liga jest też dla mnie bardzo ważna, dla rozwoju i dla tej części odbudowywania marki klubu. Także fajnie się współpracuje, myślę, że tutaj rozumiemy się dobrze i z zarządem, mamy wsparcie Rady Nadzorczej, wszyscy wytrzymali ciśnienie w tym, sprawdzili się w tym trudnym momencie dla nas wszystkich i myślę, że to był sprawdzian. Jeśli wyszliśmy z tego obronną ręką, to myślę, że będziemy szli już większymi krokami do przodu, bo tak jak powiedziałem, to nie było łatwe zadanie, ale co najważniejsze, zakończyło się sukcesem, a teraz przechodzimy do kolejnych etapów.